Dzień dobry, witam Was serdecznie na moim kanale. Ja jestem Daria i jesteście na kanale W Cieniu Sztuki. Zapraszam dzisiaj serdecznie na film z tymi farbkami. Zrobię test i pierwsze wrażenie. Białe noce, pudełeczko, a w środku taki zestaw. Pastele pastelowe pastelami pastelują. Już je zmoczyłam. Część z nich to białe noce i kawałeczek tutaj jest parę szmala. Ale dzisiaj zajmiemy się tylko białymi nocami. Mam papier. Teraz zobaczymy, czy jesteście wystarczająco blisko. Dobra. Tutaj jest powklejany zeszycik, mam tutaj są te białe noce. Kolory, które ostatnio brałam, pastelowe. Wziąłam też kilka rozy. Rosa. To jest bodajże ukraińska firma. Podobno bardzo dobra. Nie wzięłam dużo tam, ile? 6 kolorów, tak, na spróbowanie. Zobaczymy, co to warto. Mam nadzieję, że dobrze widać. Dobra. Tutaj mam rozmalówkę, żeby wiedzieć, co gdzie mam. No i wodę musimy przesunąć. A, i znowu bym nie zrobiła. Widzicie, to się nazywa skleroza. Sclerosis totalis. No dobra, to zaczynamy. Różowy jakiś. Koralowy. Znów różowy, ale taki ciemniejszy. Jakieś kakałko z mlekiem. Jakiś taki fuksjowy. Dalej taka jakaś lawenda. Błękitek. Dalej szary. Dalej taki jakiś, czekajcie, bo mi się tu zabrudził, muszę umyć go troszkę. Hmm.
seledyn taki jasny, mięta po prostu. Mięta. Dalej ciemny szary. Bardzo ładne. Później taki rozbielony ugier. Tak. Teraz pojedziemy w drugą stronę, ale muszę znowu zrobić krechę. Znowu kawa z mlekiem. Dalej jakiś taki rozbielony pomarańcz. No i jeszcze tutaj lawenda. Tak. Lawenda i zielenina. I to już. Reszta to jest te. Reszta to są... Oj, oj. Oj, 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 jaki kolor. Reszta to są akwariusy. No dobrze, niech schnie. O, już się uświniłam. Dobrze, że to akwarelka, a nie jakieś inne farby. No i zostawiamy do wyschnięcia. A teraz się pobawimy w mieszankę jakąś, tak? No ładnie. Zostawmy mu, dajmy mu trochę soli. Czy to coś się zadzieje? Teraz czy się mieszają i jeśli tak, to jak się mieszają? Weźmy jakiś taki. No i na przykład ten pomarańcz. Widzicie, efektów spektakularnych to tutaj na pewno nie będzie, bo przecież to nie są... One, te farbki są dosyć, jak to powiedzieć, gęste, tak? I takie, no, bardzo, bardzo zawiesiste, bardzo dużo tego wszystkiego tam w środku nich jest. Świetlistość mają ogromną, trzeba im to przyznać. Natomiast w bardzo dziwny sposób się zachowują troszkę jak gwasze. I to nie chodzi o to, że jest dużo bieli, no bo żeby uzyskać pastel, no to musi być biały, nie? Innego wyjścia nie ma. Natomiast chodzi mi o to, że one mają taką gęstość gwaszową. Może za dużo nabieram na pędzel też, bo przecież... Od tego też zależy, jak będziemy malować, nie? No i co do tej zieleni? No dobrze, a w poziomie ciekawe, czy się rozprzestrzeniają w poziomie.
Jakiś płyn maskujący tu mam i mi się tak gdzieś tam napłyną, no. Nie można powiedzieć, że nie. Płyną. Nie jest to taki efekt spektakularny jak w innych farbach, czy nawet w białych nocach tych klasycznych, normalnych. No ale jakiś tam efekt jest, prawda? Dobra, teraz biała plama. Znaczy biała, no z wody, czystą plamę i zobaczymy, czy to w ogóle się rozprzestrzenia. No niespecjalnie. Czyli jednak wypełniacza już sporo, chociaż tym niebieskim ładnie. A w innym czerwonym też pewnie będzie kupa. Nie, w tym lepiej niż w tamtym. W tym lepiej płynie niż w tamtym. Zielony, ten wściekły. Nie, ten wściekły nie płynie. Ten wściekły nie chce tak się poruszać. Ta zieleń jest okrutna. To jest taki efekt jak w tych lefrankach, te czerwienie tam. Oczo wiecie co. To się nazywa chyba zieleń majowa. Strasznie daje po źrenicach. Dobra, niech to sobie wyschnie. Jeszcze na koniec przeprowadzę test wymywania, ale to musi wyschnąć. Jeszcze zobaczę jedną rzecz, jak się to z węglem miesza, czy jest granulacja. No jakiś kolorek poprosimy, może ten koralowy. Koralowego. Ładnie powiedziałam. Tu mam z węglem. Węgiel z renesansa. Piękny róż wyszedł. Taki poter. No to dobrze. Dobrze wiedzieć, że możemy zrobić sobie róż potera sami, prawda? Jeszcze jedną rzecz może. No dobra, to wezmę tego różowego jakiegoś tu na dół. Tak, wymieszamy go z jakimś niebieskim po drodze. Niech się biją tutaj o miejsce i zobaczymy, czy coś możemy na tym położyć. Ciach. Dobra. I jaki będzie efekt? Zobaczmy. No i niech sobie schnie. No to już wyschło. Możecie zobaczyć, czy to jest transparentne, czy nie. Tak wiecie, co któraś, nie? Tutaj ten różowy odrobineczkę pokrywa. Ten koralek też. Ten różowy nie pokrywa, więc transparentność jest. Ten fioletowy, no to tak nawet w 50%. Szary też, no ale szary to najczęściej tak robi. Tutaj ten ugier taki zielonkawy też trochę pokrywa.
Pomarańczowy bardzo. Zielony prawie w ogóle. Ten wściekły. Widzicie, kolory są dosyć takie specyficzne. Na pewno się będą podobały wszystkim dziewczynom, które robią crafty. To z czystym sumieniem polecam, bo to jest takie, wiecie, bliżej gwaszu. I bardzo ładne można efekty uzyskać, jak ktoś robi jakieś tła, nie tła. Natomiast do malowania, no to tak, wiecie, można sobie wziąć ze 3-4 kolory na próbę i niekoniecznie wszystkie. Mnie się bardzo podoba ten szary, ten ugierek, ta kawa z mlekiem, któryś z tych różowych bym wzięła. I wszystko w temacie. Ta zieleń, no to wiecie, jak kto lubi. Ja to tak rzadko używam takich zieleni, że... Tak, tutaj były numerki, to już wam pokazywałam. Nawet są oddane w miarę, te kolory na opakowaniu są w miarę oddane. Tak. O, tak muszę. Tak. No i tu zobaczmy jeszcze. Czekajcie, odłożę to. I tu zobaczmy jeszcze to nasze mieszanie. Czy kolory przechodzą w siebie? One są tak gęste, że im jest to dosyć ciężko zrobić. Natomiast no, niektóre przechodzą, niektóre gorzej. I tutaj w jednym miejscu, nie wiem czy zobaczycie, pokażę wam, odrobina błysku się pojawiła. Ale jest to no, 1/10, 1/20 tego, co w renesansach. W związku z tym no, tragedii wielkiej nie ma. Ale informuję, że coś takiego się może pojawić miejscami. Bardzo odrobinka, bardzo niewiele i tylko na brzegach. Tej plamy tutaj różowej, tu. W tym miejscu. To przechodzenie tutaj też tak pół na pół, nie? Niebieski się pcha do innych kolorów, ten szary, ciemny się pcha. Natomiast reszta to tak niekoniecznie. Tutaj zrobiłam odbitkę z siatki na cebulę i całkiem fajnie wyszło to. Także jest szansa, że jak tam będziecie odbijać jakieś tekstury, to coś zostanie. Tu się dosyć ładnie wymieszało. A jeszcze wam sprawdzę tak, bo zawsze zapominam, wymywanie. Ale wydaje mi się, że będzie ok. Już zobaczymy wymywanie. Jakiś pędzelek cieńszy. No, ciężko. Nie bardzo. Niespecjalnie. Wymywa się nam tylko z tej zieleni. Widzicie? Nie. Nie, nie, nie. No nie. Tylko z tej zieleni idzie. Cała reszta tkwi w miejscu. Nie ma mycia. Także z takim klasycznym akwarelowym podejściem trzeba być ostrożnym. Bo tu nie ma wymywania. Mycie jest dosyć ciężkie i upierdliwe. Widzicie? Tu w ogóle. Właściwie... Kompletnie nie chce się nam, no teraz, ale to który raz z rzędu ja już biorę ten pędzel. Możliwe, że na innym papierze znowu będzie lepiej, nie? Bo znowu mam ten papier, chcę go wypaprać, wykorzystać do jakichś takich
nic nieznaczących rzeczy, bo no, do malowania to on się niespecjalnie nadal. O, teraz poszło. Teraz dopiero poszło. No to widzicie, ile się natarłam, żeby coś się wymyło. Tutaj też widać. Na czarnym prawie w ogóle nie drgnęło. Na niebieskim odrobinę, różowy prawie w ogóle nie drgnął, zielony się wymył, ten niebieski też tak nie do końca i ten brązowawy też nie bardzo. Także na zmyciem to też cieniutko. No i tak wyglądają te akwarele pastelowe. Na pewno coś nimi namaluję. Na pewno zrobimy jakiś obrazeczek. A co? Niech popracują, nie? Mimo braku wymywania, coś trzeba z nich wymyślić. Trzeba by je zużywać, prawda? A tu jeszcze na koniec Wam pokażę, jakie kolory są dostępne. Z białych nocy, z tych nowych odcień. Mam nadzieję, że to widać dobrze. I że będziecie mogli sobie tam poszukać w internecie. Cena jest taka sama jak tych poprzednich białych nocy, także wiele się nie zmieniło. Dziękuję Wam serdecznie, że byliście ze mną. Dziękuję, że chcieliście oglądać ten film. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że trochę Wam rozjaśniłam te pastele, czarodziejskie pastele i że będziecie chcieli być przy następnej mojej pracy. Pozdrawiam Was serdecznie, całuję, do miłego, do zobaczenia, buziaczki, pa, 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 pa.